Znajdujemy się w miejscowości Jurata i dzisiejszy film chciałbym poświęcić pokonaniu trasy z Juraty na koniec Półwyspu Helskiego, czyli do miasta Hel. Jest to trasa licząca ponad 10 km i z tego co wiem, nie jest to oczywiście wiedza potwierdzona na 100%, ale na YouTubie chyba nikt jeszcze nie pokonał tej trasy na piechotę. I cóż, zaczynając tą trasę, robimy to od samego początku, kierując się główną ulicą, główną arterią w mieście Jurata. Właściwie nie jest to miasto, technicznie rzecz biorąc jest to wieś należąca do gminy Jastarnia i jest to miejscowość specyficzna. Często mówi się, że Jurata to nie tyle kurort, ile pewien stan umysłu czy stan ducha. A co tutaj można zobaczyć? No, to pokażemy na oddzielnym filmie, już w stosunkowo niedługiej przyszłości. Natomiast teraz, tak jak wspomniałem, skupimy się na przejściu w tą stronę. Główna ulica w Juracie nazywa się Wojska Polskiego i tutaj widoczna jest droga w kierunku Jastarni. Natomiast my będziemy się kierowali tutaj w stronę Helu. I na tej ulicy w ciągu sezonu turystycznego, czy w trakcie sezonu turystycznego, koncentruje się w zasadzie większość życia, z jednym wyjątkiem, o którym dalej. I na tej ulicy znajdziemy też kilka istotnych dla historii tej miejscowości budowli, budynków. Jednym z takich historycznych budynków na głównej ulicy Wojska Polskiego w Juracie był hotel Lido. Dlaczego używam czasu przeszłego? Ponieważ hotel ten został zburzony. Zdjęcie gdzieś znajdzie się tutaj w dole bądź na środku ekranu, które będzie przedstawiało ten historyczny obiekt. Natomiast to, co powstaje tutaj, to nowy hotel. On również będzie nazywał się Lido, ale nie będzie to już wierna kopia tego starego, historycznego, przedwojennego budynku. Oprócz ulicy Wojska Polskiego, ważnym punktem w Juracie jest deptak łączący zatokę z otwartym morzem. Tutaj w tą stronę idzie się w kierunku zatoki, natomiast odwracając się delikatnie do tyłu, widzimy ten sam deptak, tylko prowadzący w drugą stronę do otwartego morza. Żeby tam dojść, trzeba przejść przez przejazd kolejowy. W okresie letnim należy tu uważać na przejeżdżające stosunkowo często pociągi, a za tym przejazdem znajduje się także sławny hotel Bryza. Mijając deptak łączący zatokę z pełnym morzem i cały czas trzymając się ulicy Wojska Polskiego, napotykamy tuż przy niej taki pomnik. No, już widać, że zaczynają się letnie klimaty powoli, choć dopiero mamy dzisiaj 11 kwietnia. A co do pomnika, to jest właśnie pomnik bogini Juraty. Oh my god! Jeśli chcecie sobie na jej temat przeczytać coś więcej, to tutaj można sobie zatrzymać kadr i proszę bardzo, wszystko jest to, co chcielibyśmy się dowiedzieć na ten temat. Skręcając w deptak z ulicy Wojska Polskiego i kierując się w stronę zatoki, dojdziemy do molo, ale dzisiaj nie będę pokazywał tego molo, bo chciałem przy okazji tego deptaka zwrócić uwagę, że tutaj właśnie w tym miejscu była znana kawiarnia Elite Cafe, której już nie ma. Jak podejdziemy sobie bliżej, to nawet mamy takie podziękowania za wspólne 13 lat tworzenia niezapomnianego miejsca na tym deptaku. Tutaj przy ulicy Wojska Polskiego można też znaleźć apartamentowce. I od razu powiem, że nie są to tanie miejsca, no ale ogólnie chyba wiecie, że Jurata nie należy do miejsc, które można by określić jako tanie, cokolwiek to dzisiaj znaczy. No ale przynajmniej w porównaniu do innych nadmorskich kurortów jest to miejsce zdecydowanie droższe. I nawet jeśli ma tu swój klimat, no to trzeba się przygotować albo na wydanie większej ilości pieniędzy, albo też na jednodniowy wypad. Postaram się podać przykładowe noclegi w opisie tego filmu, chociaż należy pamiętać, że ceny są zróżnicowane, choć jak jeszcze raz podkreślam, będzie to zróżnicowanie w górę, a nie w dół.
A my udajemy się cały czas w stronę Helu. Kolejny przykład apartamentowców, w których spędzimy nocleg za znacznie wyższą kwotę niż w innych miejscowościach, nawet tutaj na Półwyspie Helskim. Ale o, tam kolejny mamy za drzewami ukryty. Jedno, co należy powiedzieć, pomijając już tą kwestię pieniędzy, tak, no to, że w Juracie faktycznie można spędzić czas w sposób stosunkowo wyciszony i spokojny, w odróżnieniu od niektórych polskich nadmorskich kurortów, żeby nie wspomnieć Mielna, które ma już swoją osobną kategorię i definicję, to tu istotnie wszędzie, gdzie nie spojrzymy, mamy sosnowe drzewa, mamy lasy, mamy mikroklimat. I nie tylko ten mikroklimat chodzi, ale właśnie o ten spokój. I tu faktycznie, jeśli ktoś nie lubi dużego tłoku, gwaru, no to mógłby przyjechać do Juraty, o ile oczywiście dysponuje trochę grubszym portfelem. Tego też nie ma co ukrywać. Idąc dalej ulicą Wojska Polskiego i oddalając się zarazem od deptaka łączącego zatokę z pełnym morzem, skręcamy w ulicę Świętopełka. Znaczy, my nie będziemy w nią skręcać, ale po prostu pokażę takie typowe jurackie ulice, które wyglądają właśnie w ten sposób. A tu na dowód, że jesteśmy na ulicy Świętopełka, proszę bardzo. I na tej ulicy znajduje się coś, co chciałbym jeszcze pokazać. Dla Was to będzie za sekundę, natomiast dla mnie za jakieś dwie minutki. Tutaj właśnie na ulicy Świętopełka znajduje się kawiarnia, ale nie jest to zwykła kawiarnia, tylko tak zwana kawiarnia-pracownia Wojciecha Kossaka, czyli przedwojennego malarza, artysty, członka Bohemy, który tutaj miał swoją letnią rezydencję, ale także wypoczywał i tworzył. Jak ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo, znowu można sobie zatrzymać kadr. Jak widać, od 1937 roku spędzał letnie wakacje w Juracie w rodzinnym gronie. Powoli wychodzimy z Juraty i żebyście poczuli trochę ten klimat, to przejdziemy się razem jakieś dwie minutki. Kolejne apartamentowce. Tam w oddali już tylko majaczy Jurata. A tutaj jedna z ostatnich ławeczek w tej miejscowości. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Choć tutaj kończy się dopiero ulica Wojska Polskiego, a do samego miasta Hel jest jeszcze dobre 9 km, to z administracyjnego punktu widzenia właśnie przekraczamy granicę gminy Hel i za tą tablicą już nie znajdujemy się w Juracie, czyli w jurysdykcji gminy Jastarnia, ale właśnie w Helu. Ponieważ przekroczyliśmy administracyjną granicę gminy Hel, no to już nie znajdujemy się przy ulicy Wojska Polskiego, ale na ulicy Helskiej. Co nie oznacza, że nie ma tu kolejnych ośrodków wypoczynkowych.
Znajdujemy się w Hel WDW, czyli Wojskowy Dom Wypoczynkowy, rozszyfrowując ten skrót. A współcześnie mieszczą się tu różnego typu ośrodki, w których można wykupić nocleg, a także nieco dalej, jakieś 100 metrów stąd, ośrodek kempingowy. Tutaj coś dla fanów przyrody, a po tej stronie mamy ogrodzony teren, gdzie jest wzbroniony wstęp, co oznacza tylko jedno, że jest to element ośrodka prezydenckiego, ale to, że on tu jest, to rzecz, której nie można potwierdzić ani zaprzeczyć. I za kilkaset metrów dochodzimy do Helbur, to jest taka podmiejscowość miasta Hel. Tam już zresztą byliśmy w zeszłym roku. Za kilkaset metrów będziemy w miejscowości Helbur. To nie jest w zasadzie miejscowość, tylko jest to, nazwijmy to, podmiejscowość gminy Hel. I byliśmy tam też w zeszłym roku na filmie, ale film pochodził z sierpnia lub z września, aż do końca nie pamiętam, dam to w opisie. A teraz mamy, coraz jeszcze przypomnę, kwiecień. I jesteśmy w środku lasu, w drodze pomiędzy Juratą a miastem Hel. Po drodze można napotkać też stacje rowerowe, ale ta niestety już jest zepsuta. Tutaj dalsza część monitorowanego terenu, czyli elementu ośrodka prezydenckiego, do którego oczywiście nie możemy wejść. Zbliżamy się powoli do Helbur. Tam znajdują się dwa przystanki, zarówno w stronę Helu, jak i w stronę Juraty, Jastarni i jeszcze dalej. Niektóre autobusy jadą do Władysławowa, a inne jeszcze dalej, na przykład do Pucka. W ogóle przy okazji warto wspomnieć, że Hel, tak jak i Jurata, jak i cały Półwysep Helski zresztą, należał do administracyjnych granic powiatu puckiego. Natomiast chciałbym jeszcze jedną sprawę poruszyć, wracając do tej zepsutej stacji rowerowej. Warto, żeby przede wszystkim nie niszczyć takich obiektów infrastruktury, bo one są pomocne dla osób poruszających się ścieżkami rowerowymi. A jeśli już zauważymy taką zniszczoną stację, to można powiadomić właściwe organy. Mam tu na myśli gminę, a nie policję lub inne podmioty porządkowe. I tutaj wyłania się przed nami właśnie wspominany Helbur, z którego robiliśmy sobie spacer do Helu w zeszłym roku na przełomie sierpnia i września. Link do tego filmu też zamieszczę pod spodem. Znajdujemy się w miejscowości Helbur, a w tej miejscowości jest jedno symboliczne miejsce, którego na poprzednim filmie nie pokazałem, czyli taki pamiątkowy kamień, ufundowany stosunkowo niedawno, bo w lipcu 2007 roku. I tutaj, jak i tutaj, są jedyne ślady cywilizacji. Dzisiaj można sobie wynająć tutaj również kamper w okresie sezonu letniego. A my z tego miejsca pójdziemy sobie dalej w kierunku Helu. A ponieważ już byliśmy tutaj w zeszłym roku, na przełomie sierpnia i września 2023 roku, to tym razem zaproszę Was, spacerując sobie przez dalszą część lasu, na muzyczną wycieczkę. Nie będzie ona za długa, żeby nie było. Tutaj mamy przystanki na Helbur,
A teraz obiecana ścieżka muzyczna. Zostało nam 1,5 km do Muzeum Obrony Wybrzeża, a to niechybnie znak, że zbliżamy się do granic administracyjnych samego miasta Hel. Zbliżając się już do Muzeum Obrony Wybrzeża, napotykamy na coś takiego, czego wcześniej nie było. Wcześniej, czyli znaczy na przełomie sierpnia i września, kiedy tędy szedłem. No i w końcu po 10 km. Właściwie blisko 11 km, co zajęło mi 2,5 godziny. No nie jest to jakieś złe tempo w sumie. Doszliśmy do Muzeum Obrony Wybrzeża. O, właśnie tutaj, które jest otwarte od 10 do 16. I skręca się, żeby do niego dojść tą ścieżką, czy w tą ścieżkę, a potem jest tam kasa biletowa. Tam w oddali widać budynki Muzeum Obrony Wybrzeża. Tutaj biegną tory i te tory prowadzą do samej stacji Hel Główny. A ponieważ już jesteśmy prawie że w samym mieście, o, tam widać już z daleka perony, to tylko jeszcze rzucimy sobie okiem na te tory. To coś dla miłośników kolejnictwa. Proszę bardzo. Tam w oddali widoczne są jeszcze budynki Muzeum Obrony Wybrzeża, no choć już słabo widoczne. A tutaj na tej tablicy symbolicznie wita nas miasto Hel. Zaraz sobie podejdziemy do niej. Oczywiście faktycznie granica miasta zaczyna się jakieś 200-300 metrów wcześniej, no ale to jest taka symboliczna miejscówka. Właśnie się rozpadało delikatnie. Proszę bardzo, Helwita. Tam idziemy do centrum miasta. A tutaj mamy przejeżdżający pociąg.